Białoruski reżim przedłużył o kolejne 2 miesiące areszt dla Andrzeja Poczobuta. Współautor naszego programu, a także prezes Związku Polaków na Białorusi Angelika Borys są podejrzewani o rehabilitację nazizmu i podżeganie do nienawiści na tle narodowościowym. Michał Zaborowski, witam i zapraszam na magazyn Nad Niemnem. Co dziś jeszcze w programie? Wojna na Ukrainie i białoruskie wsparcie dla Kremla. Łukaszenka poddał Białoruś Putinowi. Akcja Złóż życzenia więźniowi politycznemu. Ta podjeżdżka очень ważna, нужна. Opór, czyli festiwal solidarności z ofiarami reżimów. Razem możemy pomóc więcej, możemy zrobić więcej. Od 25 marca 2021 roku dziennikarz i działacz Związku Polaków na Białorusi Andrzej Poczobut jest przetrzymywany w więzieniu. Białoruski reżim przedłużył niedawno jego areszt o kolejne 2 miesiące, ale być może to już ostatni raz. Według prawa aresztowany nie może przebywać za kratami bez wyroku dłużej niż 18 miesięcy. Andrzejowi Poczobutowi i prezes Związku Polaków na Białorusi Angelice Borys grozi do 12 lat więzienia. Staną przed sądem za upamiętnianie polskich żołnierzy poległych w bitwach o wolność ojczyzny, a także kultywowanie polskich tradycji. Białoruska prokuratura uważa ponadto wypowiedzi Andrzeja Poczobuta o sowieckiej agresji na Polskę z 17 września 1939 roku za podżeganie do nienawiści na tle narodowościowym. Prowadzenie śledztwa rzekomo z artykułu o propagowanie nazizmu mówi wiele o tym, jak absurdalne są te zarzuty, jak nie mają one żadnego merytorycznego uzasadnienia i jak są po prostu używane do uderzenia w społeczność polską na Białorusi. Andrzej Poczobut od ponad 16 miesięcy przebywa za kratami. Obecnie znajduje się w areszcie śledczym nr 1 w Mińsku, zakładzie o zaostrzonym rygorze. Szanowni Państwo, witam naszych prezesów. Angelika Borys w marcu, po roku spędzonym w więzieniu, została wypuszczona z aresztu, ale wciąż jest zakładniczką łukaszenkowskiego reżimu. Podlega stałej obserwacji służb specjalnych. W taki sposób jest wywierana wielka presja na całą mniejszość polską na Białorusi, na Związek Polaków, co oczywiście, że paraliżuje działalność całej organizacji, zmniejsza możliwości nasze organizacje do działania. Z informacji docierających z zawięziennych murów wynika, że proces sądowy liderów polskiej mniejszości na Białorusi powinien się niedługo rozpocząć. Ostatni raz sprawa karna przeciwko Polakom na Białorusi toczyła się 11 lat temu. Dziennikarz Andrzej Poczobut został wtedy skazany na 3 lata pozbawienia wolności w zawieszeniu na 2 lata. Rosyjski najeźdźca niszczy Ukrainę. Płonące miasta i zabici cywile to rzeczywistość. Od ponad 5 miesięcy przestępstwa Kremla popiera białoruski reżim na czele z Aleksandrem Łukaszenką, który udostępnia terytorium własnego kraju rosyjskiej armii. Rosyjskie wojsko prowadzi zmasowane ostrzały miast głównie na wschodzie i południu Ukrainy. Do opinii publicznej docierają też kolejne informacje o zbrodniach wojennych. Ostrzelano między innymi obóz filtracyjny, w którym znajdowali się ukraińscy jeńcy. Zginęło ponad 50 osób, najprawdopodobniej ukraińskich żołnierzy. Всі докази цього злочину окупантів будуть зібрані, всі винні, хто погоджував, хто організовував, хто підривав цих людей, хто знав про це. Всі вони будуть знайдені, але все ж таки цього зараз замало. Обов'язково мають бути юридичні кроки з боку світової спільноти по відношенню до держави-терориста. Недостатньо лише засудження на рівні політичної риторики за це масове вбивство, які після цього можуть бути відносини з терористом. Який може бути бізнес такою країною? Наїздця цілий час спотикається зі здецидованим і скутечним опором обранців. Według międzynarodowych ekspertów rosyjska armia jest wyczerpana i nie ma rezerw. By wznowić ofensywę, potrzebuje przerwy w walkach, a to stwarza dodatkowe możliwości dla sił ukraińskich. Nasi підрозділи продовжують успішні виконання ракетно-артилерійських вогневих завдань на визначених напрямках. Противнику все важче поповнювати втрати, особливо у живій силі. Od początku wojny Aleksander Łukaszenka jest sojusznikiem Kremla.
Rosyjskie wojsko przeprowadza zakrojone na szeroką skalę ataki rakietowe na państwo ukraińskie z terytorium Białorusi. Łukaszenka poddał Białoruś Putinowi i uczynił z niej rosyjski poligon i rosyjską bazę wojskową. To jest chęć dalszego sprawowania władzy. Za władzę dla siebie oddał niepodległość Białorusi. Od kilku tygodni na białoruskich ziemiach graniczących z Ukrainą trwają manewry wojskowe. Armia Łukaszenki ćwiczy tworzenie uderzeniowych grup bojowych. Jak informuje ukraiński wywiad, może to wskazywać na plany czynnego włączenia do walk białoruskiej armii, która byłaby wsparciem dla rosyjskiego agresora. Urodziny to szczególny dzień, który każdy chce spędzić w gronie najbliższych. Takiej okazji nie mają więźniowie polityczni na Białorusi. Za kratami znajduje się obecnie ponad 1500 osób. W warszawskim Muzeum Wolnej Białorusi odbyła się akcja solidarności z osadzonymi, zatytułowana Złóż życzenia więźniowi politycznemu. Uczestnicy spotkania pisali listy z życzeniami do tych, którzy będą spędzać dzień swoich urodzin za kratami. Osoby skazane za działalność polityczną na Białorusi są traktowane w aresztach gorzej niż mordercy. Administracje więzień robią wszystko, by uniemożliwić im świętowanie, a warunki, w których są przetrzymywani, można porównać z obozami stalinowskimi. Эта поддержка очень важна, нужна, и без нее тем людям, которые сейчас находятся, особенно в заключении или на химии, или еще где-то, то есть действительно очень будет не хватает, если вдруг эта связь обрывается. Поэтому очень важно, не важно, где вы находитесь, писать можно о чем угодно и как угодно. Если каждый день говорить, что вас все забыли, что вы здесь сгниете. Свое вспарчи вензням политическим хотела тоже оказать Анна Коновалова. Kobieta razem z wnukami musiała uciekać do Polski. Dzieci zgodnie z białoruskim prawem mogły trafić do sierocińca. Ich rodzice zostali bowiem skazani przez reżim na 5,5 roku więzienia. Малыши 2 года nie widzieli mamy. To nie второй день рождения будут праздновать без родителей. Очень сильно скучаю. Od początku kampanii prezydenckiej w 2020 roku na Białorusi toczy się ponad 5,5 tysiąca spraw karnych związanych z protestami przeciwko wynikom wyborów. Ponad 1500 więźniów politycznych można wesprzeć, wysyłając do nich listy pocztą, ale także przez internet. Przy pisaniu takiej kartki trzeba jednak pamiętać, że każda wiadomość jest sprawdzana przez cenzurę. Jan Abadowski od ponad 2 lat organizuje w Białymstoku akcję solidarności z Białorusinami walczącymi przeciwko reżimowi Łukaszenki. To człowiek, któremu nie jest obojętny los państwa, w którym się urodził i spędził większość swojego życia. W Białymstoku znajduje się około 10 tysięcy Białorusinów, którzy wyjechali z 2020 roku w związku z tym, że były bardzo duże represje. Białystok znajduje się bardzo blisko Białorusi i Białorusini wyjeżdżają tutaj do Białegostoku, bo tutaj liczą na wsparcie władz miejscowych i Polaków. Tutaj ludzie mogą normalnie mieszkać, mogą pracować i to jest bardzo ważne. Ja upewniam, że wszyscy ludzie, jakie tutaj są, będą pamiętać o tym. Białoruska diaspora zaraz naprawdę jest tutaj w Białymstoku bardzo mocna. My co tydzień robimy różne akcje solidarności z więźniami politycznymi, z tymi ludźmi, którzy robią różne akcje przeciwko reżimu Łukaszence. My też robimy bardzo dużo różnych akcji, jak zaczęła się wojna, popieramy Ukraińców, którzy dzisiaj walczą przeciwko agresji rosyjskiej. Żyje Białoruś! Żyje! Żyje! Białoruś! Żyje! Białoruś! Bardzo dobry mamy kontakt z ukraińską diasporą, która tutaj jest w Białymstoku. Cały czas pokazujemy, że protest nigdy nie znikł, po prostu przeniósł się tutaj za granicę i białoruska diaspora tutaj w Białymstoku również bardzo mocno współpracuje z mniejszością białoruską, która tutaj była cały czas i zaraz aktywnie razem robimy różne akcje. Bury, turmy, mury, pragniesz swobody, to biary.
25 marca, на День вольності Білорусі, запросили ми на нашу акцію, яку робимо цього року в Біамстоку, лідерка білоруської опозиції Світлана Тихановська. Світлана Тихановська прийняла наше запрошення і приїхала тут і на ВЕЦ, який організували ми в центрі міста. Білоруська діаспора не живе тільки акціями, які робимо на навпротивка консуляту або в центрі міста, де показуємо нашу солідарність з вольчонцями білорусинами. Również цілий час вимисляємо різні акції. Зиму робимо акції морсування, де так звані морси з нашої діаспори входять до зимної води з флагами білоруськими і записуємо різні слова солідарності з тими людьми, які вже сидять в в'язницях, показуємо, що їм є направду тяжко, бо сидять в неогріваних целях. Ми входимо до тієї води зимної, якби показуємо, що нам, очевидно, є зимно, але тим людям є гірше вілю раз, і так показуємо нашу солідарність з тими людьми. Живе Білорусь! Живе! Живе Білорусь! Живе! Напевно, виграємо. Напевно, виграємо ту вальку за вольність, і будемо оповідати о тим ще нашим дітям, як вальчились ми за ту вольність. Віємо, що в Польщі то теж заїло трохи часу і, напевно, у нас то займе ще якийсь час. Ми не віємо ілі, але ми віримо в те, що ми, напевно, виграємо і, напевно, Білорусь буде вольна. І ті люди, хто вже виїхали тут і до Білогостоку, вже будуть могли нормально вернутися до свого життя на Білорусі. Tylko razem jesteśmy silniejsi. To myśl przewodnia festiwalu Opór, który zebrał aktywistów, wolontariuszy i muzyków z Białorusi, Ukrainy i Polski, aby po raz kolejny powiedzieć nie wojnie. Festiwalowa scena gościła muzyków, którzy swoją twórczością chcieli wyrazić sprzeciw wobec rosyjskiej agresji. Zrobili to w językach ukraińskim, polskim i białoruskim. To właśnie Białorusini byli pomysłodawcami imprezy. W ten sposób chcieli pokazać, że nie popierają reżimu Aleksandra Łukaszenki i solidaryzują się z napadniętą Ukrainą. Dla nas to jest ogromna wdzięczność za to, że mamy możliwość uczestniczyć i też organizować coś takiego. Dzisiejsze wydarzenie jest organizowane przez Białorusinów i Ukraińców i Polaków też zresztą i to jest niesamowite, na ile my разом можемо допомогти більше, можемо зробити більше. Ми всі не согласні з тим, що відбувається з цією війною, з цими проблемами внутрі Білорусі, які наша влада робить. Складай світлячок, знімай обліку, і, будь ласка, своє світло уночі. В фестивалі «Опор» взяла участь не тільки молодіж і дорослі. Організатори задбали також о забави для дітей. Наймолодші побачили, між іншими, спектакль «Тіні, приятелі лісу». Намагаємося, дякуючи різним практикуванням, гульням, пісням, просто такої супольної ніякої праці, активності, для їх створити такі умови, де вони у вольній формі можуть казати усе, що думають, поводять себе так, як хочуть, і при цьому якби трансформувати це усе у такий більш здоровий ніякий лад. Хочемо сьогодні вам оповідати о польському слангу. Для вielu uciekających przed wojną czy represjami Polska jest pierwszym przystankiem. Aby zintegrować się z lokalną społecznością, muszą jednak poznać język. Dlatego lektorzy szkoły Polish for Belarus uczyli podstaw polskiego. Prowadzimy lekcje o slangu polskim. Opowiadamy o różnych potocznych wyrazach w języku polskim, żeby pomóc Białorusinom, Ukraińcom odnaleźć się w tym społeczeństwie. Głównym celem festiwalu jest wzajemna pomoc i zjednoczenie wszystkich, którzy są przeciwni dyktatorom i prowadzonej przez nich polityce. W dzisiejszym wydaniu magazynu Nadniemnym to już wszystko. Na kolejny program zapraszam za tydzień. Do zobaczenia.